Od 13 marca w naszych sklepach będzie można kupić Huawei Mate XS. Pierwszy składany smartfon tej marki, który dostępny jest poza Chinami. Zobaczymy, jak wygląda i działa. W cenie, którą zdradzimy na końcu, dostajemy duże pudełko, w którym umieszczono rozłożony smartfon, proste słuchawki USB, potężną ładowarkę i kabelek zasilający USB-C, USB-C. Oraz oryginalne etui, które chroni jedynie krawędzie, nie będące wyświetlaczem. Ładowarka ma maksymalną moc 65 W. W tym modelu jednak maksymalna moc to 55 W. Możemy też skorzystać z szybkiej ładowarki 40 W od P30 Pro, która naładuje oba akumulatory smartfona w około 80 minut. Złożony Huawei Mate XS to w praktyce sam ekran. Obudowa składa się jak książka, ale tak, że jedna część zachodzi na drugą. Jedynie ten element obudowy, który mieści aparaty, nie jest wyświetlaczem. Specyfikacja Huawei Mate XS bez dwóch zdań jest flagowa. Dostajemy najwyższą wydajność tej marki. Elastyczny ekran OLED, chipset Kirin 990 z obsługą 5G, 8 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator 4500 mAh. By rozłożyć smartfon, należy mocno wcisnąć przycisk zaznaczony na czerwono. Huawei Mate XS nie jest smartfonem, który da się łatwo rozłożyć jedną dłonią. Będzie potrzebna pomoc obu, ale też przydadzą się one przy pracy z rozłożonym ekranem. Wypukłość ekranu w miejscu zginania jest zauważalna, ale dzięki połyskliwości panelu i mocnych kontrastów po włączeniu nie będzie zwracać na siebie uwagi, niezależnie od orientacji smartfona. Krawędź z przyciskami i czytnikiem. Krawędź ze slotem na karty nano SIM i NM. Krawędź z głośnikiem i złączem USB typu C. Port USB typu C posłuży nie tylko do ładowania, ale też do podłączenia słuchawek lub zewnętrznego monitora. Czytnik działa doskonale. Możemy go ustawić tak, by włączał smartfon, gdy jednocześnie go naciśniemy. Ze względu na specyfikację konstrukcji, nie mamy tu funkcji rozpoznawania twarzy. Smartfon złożony po uruchomieniu pracuje dokładnie tak, jak każdy inny smartfon Huawei. Z tą różnicą, że aparaty są jedynie z tyłu, a na tylnej ściance mamy dodatkowy wyświetlacz, czyli część ekranu rozkładanego, który wyświetli nam podgląd przy selfie. Na tym dodatkowym ekranie możemy wyświetlić też podgląd kadru, który widać na głównym wyświetlaczu aparatu dla złożonego Mate XS. Rozłożony Mate XS przez chwilę pracuje na jednym z ekranów, ale już po chwili przełącza się na cały ekran. To jest orientacja pionowa, a to pozioma wyświetlacza. Rozdzielczość wyświetlacza możemy zmieniać tak, jak w innych smartfonach Huawei. Tym razem mamy jednak aż trzy opcje. By cieszyć się z zalet Mate XS, wskazana jest oczywiście ta największa. Rozdzielczość ekranu rozłożonego to 2200x2480 pikseli i 8 cali. Rozdzielczość ekranu złożonego to 1140x2480 pikseli i 6,6 cala. Gdy zaczniemy rozkładać smartfon, ekran w pewnym momencie rozszerzy pulpit na całą dostępną powierzchnię. Układ ikon na rozłożonym ekranie zostaje zachowany, ale zmienia się sposób wyświetlania menu podręcznego. Ten element chroni tę część wyświetlacza, która będzie najbardziej pracować podczas eksploatacji Mate XS. Jest ona dobrze chroniona i trudno o nią przypadkiem zahaczyć. Krawędzie wyświetlacza są wyraźnie wyczuwalne opuszkami palców, niemniej jest to dość przyjemne uczucie. Nie ma wrażenia, jakby ekran miał nas zaraz zadrapać. Zawsze wiele mówi się o wytrzymałości wyświetlaczy elastycznych. Huawei jest jednak pewien swego, bo pozwala nawet na wykonanie gestów knykciem. I co ciekawe, działają one dużo lepiej niż w zwykłym smartfonie. Smartfon gotowy jest do pracy od razu po wyjęciu z pudełka, jednak przygoda z Mate XS będzie oznaczać dla nas zmianę niektórych przyzwyczajeń, przynajmniej na początek. Zamiast sklepu Play, na głównym ekranie dostrzeżemy ikonę App Gallery. To oficjalne źródło aplikacji dla smartfonów Huawei z HMS, a do takich zalicza się Mate XS. Zanim zaczniemy szukać programów w App Gallery i narzekać, że pewnych rzeczy jeszcze tam nie ma, należy sięgnąć po narzędzie Phone Clone, które przeniesie wszystkie dane z poprzedniego smartfona.
Zależnie od ilości danych, klonowanie może potrwać od kilku do kilkunastu godzin. Huawei Mate XS ma aż 512 GB pamięci, powinien więc pomieścić wszystkie nasze dotychczasowe treści i aplikacje. PhoneClone jest w stanie przenieść nawet te aplikacje, których domyślnie nie ma w App Gallery, ale mogą one działać w środowisku HMS. Będzie to na przykład Facebook czy Instagram, ale też Amazon Prime Video. Skopiowane zostaną poprawnie także kontakty, nawet te połączone z kontem Google. Po sklonowaniu pulpitu Huawei Mate XS i Huawei P30 Pro, z którego przenosiliśmy dane, są praktycznie identyczne. Różnice dotyczą tych narzędzi, które bezwzględnie do pracy wymagają usług GMS. Rozłożony ekran daje nowe, przyjemne doświadczenie korzystania z aplikacji mobilnych. Nie tylko treści są lepiej widoczne, ale też więcej miejsca na dodatkowe ikony. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie Instagrama, w którym zdjęcia często mają kwadratowe proporcje, idealnie pasujące do ekranów Huawei Mate XS. Rozdzielczość rozłożonego wyświetlacza jest tak duża, a przekątna na tyle duża, że niektóre witryny mogą lepiej działać w trybie wyświetlania na komputerze. Z kolei strony responsywne rozpoznają orientację poziomą i dostosowują wyświetlanie tak, jakby były pokazywane na tablecie. Wyświetlacz zastosowany w Huawei Mate XS cechuje mocny kontrast i to nawet jak na wyświetlacz OLED. Każdy tryb pracy to ogromna przyjemność, od surfowania po sieci, pracy biurowej, po oglądanie filmów. Kontrast – nieskończoność. Jasność minimalna – 0 nitów. Jasność maksymalna – 520 nitów. W Huawei Mate XS dostajemy 4 aparaty. W zasadzie to samo co w Huawei P30, ale dodatkowo mamy aparat do detekcji głębi pola. Nie ma powodów do narzekania. Aparaty umieszczono w jedyny możliwy sposób. Pełnią one swoją rolę także w trybie zdjęć selfie. Aplikacja aparatu jest identyczna jak na innych flagowcach Huawei. Gdy smartfon jest złożony, komfort fotografowania jest identyczny, a nawet lepszy niż w zwykłym smartfonie, gdyż mamy grubszą i cięższą obudowę. Po rozłożeniu najwięcej korzyści dostrzeżemy w trybie wideo, w którym przyciski nie przesłaniają kadru. Osobiście bardzo sobie cenię uchwyt rozłożonego Mate XS. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby był on jeszcze większy, ale wiadomo, wtedy ucierpiałby na tym charakter smartfona. Zalety pracy na klasycznym lub rozłożonym ekranie w przypadku Huawei Mate XS wiążą się obecnie z wydatkiem 9999 zł. O przyszłości takich smartfonów decydować będzie jednak nie cena, która kiedyś z pewnością spadnie, a raczej to, jak praktyczne okażą się one w dłuższym użytkowaniu. A to pokaże czas i wysiłki producenta.